Magda wreszcie mogła odetchnąć z ulgą. Po trzech długich tygodniach spędzonych na delegacji w Niemczech, z dala od domu i męża, wracała do swojego mieszkania. Zmęczona, ale szczęśliwa, marzyła tylko o tym, by wziąć gorącą kąpiel i wreszcie poczuć się komfortowo w swoim własnym łóżku. W myślach już widziała, jak Mikołaj, jej mąż, czeka na nią z ciepłym obiadem, może nawet butelką wina. W taksówce, w drodze z lotniska, Magda zerkała na telefon, który od kilku godzin milczał. Zastanawiała się, dlaczego Mikołaj nie dzwonił, by zapytać, czy bezpiecznie wylądowała. Ostatnio wydawał się nieco bardziej zajęty, ale tłumaczyła sobie to jego obowiązkami zawodowymi. Przecież każdy związek ma swoje wzloty i upadki, a ich małżeństwo, choć nie idealne, wydawało się stabilne. Kiedy taksówka zatrzymała się pod ich blokiem, Magda poczuła dziwną ulgę. Z uśmiechem zapłaciła kierowcy i chwyciła za walizkę. Z przyjemnością wciągnęła chłodne, wieczorne powietrze. Wdrapała się po schodach na trzecie piętro, oczekując ciepłego powitania. Klucze z brzękiem wypadły z jej dłoni, kiedy próbowała otworzyć drzwi. W końcu, z trudem, przekręciła zamek. Gdy tylko weszła do środka, coś wydało jej się nie tak. Z kuchni dochodziły dźwięki, jakby ktoś tam był, ale nie była to cicha obecność, do jakiej przywykła. Zmarszczyła brwi, zdejmując płaszcz i wchodząc do kuchni. Na widok, który ujrzała, jej serce zamarło. Przy stole siedziała obca kobieta, swobodnie popijając herbatę z jej ulubionego kubka. Miała na sobie różowy szlafrok Magiedy i jej kapcie. Widok ten był tak surrealistyczny, że Magda przez chwilę stała jak sparaliżowana. Dzień dobry. Przywitała się obca kobieta z uśmiechem, jakby nic się nie stało. Magda przymknęła oczy, biorąc głęboki oddech, po czym otworzyła je ponownie, licząc na to, że to tylko zły sen. Kim ty jesteś i co robisz w moim domu? Wybuchła wreszcie, czując, jak krew zaczyna szybciej krążyć w jej żyłach. Kobieta spojrzała na nią z lekkim zaskoczeniem, ale bez cienia strachu. Wyciągnęła rękę w stronę drzwi, za którymi pojawił się Mikołaj. Zaspany, rozczochrany, w szortach i pod koszulku, wyglądał, jakby dopiero co wstał z łóżka. Mikołaj, co to ma znaczyć? Magda odwróciła się w jego stronę, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Mikołaj przetarł twarz ręką i odchrząknął, jakby próbował zebrać myśli. Magda, to jest Kinga. Wskazał ręką na kobietę, która wciąż siedziała przy stole, teraz z zadowoleniem zajadając się herbatnikami. Kinga, to moja przyjaciółka. Twoja CEO? Głos Magiedy był cichy, ale wyraźnie naznaczony wściekłością i niedowierzaniem. Co ona robi w moim domu? I dlaczego ma na sobie moje rzeczy? Mikołaj spojrzał na nią z wyrzutem, jakby to ona była winna tej sytuacji. Chciałem ci to powiedzieć osobiście, ale nie było okazji, zaczął, unikając jej wzroku. Kinga. Kinga wprowadziła się tutaj, kiedy byłaś na delegacji. Magda poczuła, jak nogi się pod nią uginają. To, co usłyszała, wydawało się nierealne. Usiadła ciężko na krześle, a łzy same zaczęły płynąć po jej policzkach. Co? Wrzasnęła wreszcie, nie mogąc dłużej powstrzymywać emocji. Jak mogłeś mi to zrobić? Kinga wstała, podeszła do Mikołaja i objęła go ramieniem, jakby chciała pokazać, kto tu rządzi. Mikołaj i ja mamy teraz wspólne plany, Magdo. Ty możesz na razie pomieszkać w pokoju dziecięcym, do rozwodu. Jej głos był zimny i bezwzględny, a Magda nie mogła uwierzyć, że ktoś jest w stanie mówić w ten sposób. Magda spojrzała na swojego męża, który nie wyglądał, jakby miał zamiar stanąć po jej stronie. Jego milczenie mówiło więcej niż tysiąc słów. Wynoście się z mojego domu! Wykrzyczała, wstając nagle i podchodząc do nich. Oboje! Natychmiast! Ale Kinga tylko wzruszyła ramionami i spojrzała na Mikołaja, jakby to od niego oczekiwała decyzji. Magda, uspokój się, zaczął Mikołaj, ale ona już go nie słuchała. Swoją złapała za telefon i zaczęła dzwonić do swojej przyjaciółki, Ewy, szukając pomocy. Zobaczysz, jeszcze tego pożałujesz. Wykrzyczała w ich kierunku, zanim wybiegła z mieszkania, zostawiając ich samych. Ewa, najlepsza przyjaciółka Magiedy, mieszkała kilka przecznic dalej. Magda, cała rozczesiona, dotarła do jej mieszkania w zaledwie kilka minut. Serce jej waliło, a łzy płynęły po policzkach. Kiedy Ewa otworzyła drzwi,
Magda rzuciła się jej na szyję, wybuchając niepohamowanym płaczem. Co się stało, Magda? Zapytała Ewa, zaniepokojona stanem przyjaciółki. Nigdy wcześniej nie widziała jej w takim stanie. On mnie zdradzał, a teraz ona tam mieszka. W moim domu, w moich ubraniach. Wykrztusiła Magda między szlochami. Ewa spojrzała na nią zszokowana. Przyciągnęła ją do siebie, pozwalając, by Magda wypłakała się na jej ramieniu. Kiedy w końcu łzy ustały, Magda opowiedziała jej wszystko, co wydarzyło się przez ostatnie pół godziny. To niemożliwe. Mikołaj? Przecież on zawsze był taki normalny. Ewa próbowała zebrać myśli, ale to, co usłyszała, nie mieściło jej się w głowie. Myślałam, że nasze małżeństwo jest stabilne, a on, Magda ukryła twarz w dłoniach, czując, jak ogarnia ją bezsilność. Co zamierzasz zrobić? Zapytała Ewa, siadając obok niej na kanapie. Przecież nie możesz tego tak zostawić. Magda spojrzała na nią, nadal nie mogąc uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. W jej głowie kłębiły się różne myśli, ale żadna z nich nie wydawała się właściwa. Nie wiem. Muszę się zastanowić, ale na pewno nie zostawię tego tak. Magda wzięła głęboki oddech, próbując się uspokoić. Magda, musisz być silna. Zasługujesz na coś lepszego niż takie traktowanie. Ewa chwyciła ją za rękę, próbując dodać jej otuchy. Magda skinęła głową, ale w jej sercu wciąż panował chaos. Jak mogła nie zauważyć, co się dzieje? Jak mogła pozwolić, by jej życie tak się rozpadło? Czy mogę u ciebie zostać na noc? Zapytała cicho, czując, że nie ma siły wracać do mieszkania, w którym teraz mieszkała obca kobieta. Oczywiście, zostaniesz tak długo, jak tylko będziesz chciała. Ewa przytuliła ją mocno. Razem to przetrwamy. Magda zamknęła oczy, próbując znaleźć w sobie siłę, by przetrwać ten koszmar. Wiedziała, że to dopiero początek walki, ale obiecała sobie, że nie podda się bez walki. Następnego dnia, po nieprzespanej nocy, Magda postanowiła działać. Wiedziała, że musi dowiedzieć się, jakie ma prawa i co może zrobić w tej sytuacji. Usiadła przy stole w kuchni Ewy z kubkiem mocnej kawy i zadzwoniła do prawnika, którego poleciła jej przyjaciółka. Dzień dobry, nazywam się Magda, chciałabym umówić się na spotkanie. To pilna sprawa, mówiła cicho, próbując opanować drżenie w głosie. Udało się jej umówić na konsultację na popołudnie tego samego dnia. Czuła, że to jej jedyna nadzieja na uzyskanie jakiejkolwiek kontroli nad sytuacją. Kiedy dotarła do kancelarii, czuła się, jakby to wszystko działo się poza nią. Prawnik, mężczyzna w średnim wieku o poważnym wyrazie twarzy, przyjął ją w swoim gabinecie. Zaprosił ją do środka, a Magda usiadła na krześle, czując, jak serce bije jej mocno z nerwów. Proszę mi opowiedzieć, co się stało, powiedział spokojnie, otwierając notes. Magda wzięła głęboki oddech i opowiedziała wszystko od początku. Jak wróciła z delegacji, co zastała w swoim mieszkaniu i jak jej mąż zachowywał się w tej całej sytuacji. Czy mieszkanie jest własnością wspólną? Zapytał, kiedy skończyła. Nie, mieszkanie należy do mnie. Dostałam je od rodziców przed ślubem. Mikołaj nie ma do niego żadnych praw. Magda czuła, jak na samą myśl o tej sytuacji wzbiera w niej gniew. Prawnik skinął głową, zapisując coś w notesie. To dobrze. W takim razie możemy wnioskować o nakaz eksmisji dla tej kobiety i zabezpieczenie mieszkania. Spojrzał na nią uważnie. Czy jest coś jeszcze, co chciałaby pani dodać? Magda zastanowiła się przez chwilę. Chciałabym złożyć pozew o rozwód, powiedziała zdecydowanie. Nie chcę już więcej mieć z nim nic wspólnego. Prawnik skinął głową. Rozumiem. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty. Proszę się nie martwić, zajmiemy się tym. Magda poczuła, jak spada jej z serca niewidzialny ciężar. Wiedziała, że to dopiero początek, ale przynajmniej teraz miała plan. Wstała, dziękując prawnikowi za pomoc, i wyszła z kancelarii z poczuciem, że pierwszy krok został zrobiony. Po spotkaniu z prawnikiem Magda poczuła, że musi się uspokoić i przemyśleć wszystko na spokojnie. Postanowiła wrócić do mieszkania Ewy, ale po drodze zatrzymała się w pobliskiej kawiarni. Zamówiła zieloną herbatę i usiadła przy stoliku w rogu, wpatrując się w przechodzących ludzi. Co teraz? Myślała gorączkowo,
próbując sobie wyobrazić, jak jej życie będzie wyglądać po rozwodzie. Mikołaj i ona byli razem od ponad 10 lat. Przeszli przez wiele wzlotów i upadków, ale nigdy nie spodziewała się, że jej małżeństwo skończy się w taki sposób. Nagle drzwi kawiarni otworzyły się z hukiem, a do środka wszedł Mikołaj. Serce Magiedy zamarło. Nie spodziewała się go tu spotkać. Kiedy tylko ich spojrzenia się spotkały, Mikołaj podszedł do niej, wyraźnie zdeterminowany do rozmowy. Magda, musimy porozmawiać, powiedział cicho, siadając naprzeciwko niej. Jego twarz była napięta, a w oczach dostrzegła coś, czego dawno nie widziała, wyrzuty sumienia. O czym tu jeszcze rozmawiać? Zapytała chłodno, krzyżując ręce na piersi. Powiedziałam ci wszystko wczoraj. Wynoś się z mojego mieszkania i zabierz tę kobietę ze sobą. Mikołaj wziął głęboki oddech, jakby próbował się uspokoić. Magda, ja nie chciałem, żeby tak to się potoczyło, zaczął, ale widząc jej lodowate spojrzenie, urwał. Nie chciałeś? Wybuchła, pochylając się w jego stronę. Wprowadziłeś obcą kobietę do naszego domu, zdradziłeś mnie, a teraz mówisz, że nie chciałeś. Mikołaj opuścił głowę, jakby nagle nie miał odwagi na nią spojrzeć. Poszło nie tak, jak planowałem. Chciałem ci powiedzieć o Kindze, ale jego głos był cichy, prawie szeptem. Magda wybuchnęła gorzkim śmiechem. To miałeś szczęście, że wróciłam wcześniej, co? Ironizowała. I teraz co? Błagasz o wybaczenie? Bo chyba nie myślisz, że to wszystko tak po prostu zapomnę i wybaczę. Mikołaj przetarł twarz dłonią, a potem spojrzał na nią, w jego oczach dostrzegła coś, co wywołało w niej dziwny ból. Wyglądał na zranionego, zagubionego, jakby nie wiedział, co robić. Magda, naprawdę cię kocham. Kinga, to było głupstwo, nie powinienem był, jego głos zadrżał. Głupstwo? Magda poczuła, jak wzbiera w niej gniew. To nie było głupstwo, Mikołaj. Zdradziłeś mnie i pozwoliłeś, by obca kobieta rozgościła się w moim domu. To nie jest coś, co można tak po prostu zignorować. Mikołaj opuścił głowę, a jego dłonie zacisnęły się w pięści na stole. Nie chcę rozwodu, Magda. Nie tak to miało wyglądać. Ja pogubiłem się. Spojrzał na nią, jakby oczekiwał, że wybaczy mu wszystko jednym machnięciem ręki. Za późno na to wszystko. Magda pokręciła głową. Złożyłam już pozew. Ta kobieta musi zniknąć z mojego życia, a ty także. W jej głosie zabrzmiała zimna stanowczość, która wprawiła Mikołaja w osłupienie. Magda, proszę, zaczął, ale ona podniosła dłoń, przerywając mu. Nie ma o czym rozmawiać, Mikołaj. Wstała, patrząc na niego z góry. Jeśli naprawdę chcesz coś zrobić, wyprowadź się z mojego mieszkania. Chcę mieć spokój. Odwróciła się i wyszła z kawiarni, zostawiając go samego przy stoliku. Czuła, jak jej serce bije mocno, a w oczach pojawiają się łzy. Wiedziała, że to była właściwa decyzja, ale ból rozczarowania był nie do zniesienia. Kiedy Magda wróciła do mieszkania Ewy, czekała tam na nią jej przyjaciółka z filiżanką herbaty i ciepłym uśmiechem. Magda opadła na kanapę, czując, że nogi odmawiają jej posłuszeństwa. Spotkałam go w kawiarni, powiedziała cicho, wpatrując się w kubek, który Ewa podała jej do rąk. Chciał rozmawiać, ale to nic nie zmienia. Muszę z tym skończyć. Ewa usiadła obok niej, delikatnie kładąc dłoń na jej ramieniu. I dobrze, że się nie poddałaś. Musisz być silna. A co z tą kobietą? Zapytała, unosząc brwi. Magda poczuła, jak serce znowu zaczyna bić szybciej. Myśl o Kindze, siedzącej w jej kuchni, rozgościła się w jej głowie jak zły sen. Ona musi się wynieść z mojego mieszkania. Prawnik powiedział, że możemy złożyć wniosek o eksmisję, ale to może trochę potrwać. Przełknęła ślinę, czując, jak gniew wzbiera w jej sercu. Jeśli chcesz, pójdę z tobą, zaproponowała Ewa, a w jej oczach dostrzegła zrozumienie i wsparcie. Magda uśmiechnęła się słabo. Nie, muszę to załatwić sama. Ale dziękuję, że jesteś. Przytuliła przyjaciółkę, czując, jak łzy znowu napływają jej do oczu. Muszę tam wrócić i z nią porozmawiać. Zdecydowała się na konfrontację. Była gotowa zmierzyć się z Kingą, a jeśli to konieczne, także z Mikołajem. Nie mogła dłużej unikać tego, co się stało.
Kiedy dotarła pod swoje mieszkanie, poczuła, jak serce bije jej mocno. Przez chwilę stała przed drzwiami, próbując zebrać w sobie odwagę, ale w końcu przekręciła klucz i weszła do środka. W kuchni panowała cisza. Kinga siedziała przy stole, przeglądając magazyn, jak gdyby nic się nie stało. Na widok Magiedy podniosła wzrok, ale nie wstała. Czego chcesz? Zapytała z udawanym zainteresowaniem, odkładając magazyn na stół. Chcę, żebyś się wyniosła z mojego domu, powiedziała Magda, starając się zachować spokój. Natychmiast. Kinga uśmiechnęła się drwiąco. Nie zamierzam nigdzie iść. Mikołaj i ja planujemy razem przyszłość, a ty, no cóż, chyba nie masz tu już miejsca. Magda poczuła, jak gniew wzbiera w jej piersiach. Jak ta kobieta mogła być tak bezczelna? To jest moje mieszkanie, Kinga. Jej głos był stanowczy, choć ręce drżały z emocji. Masz 24 godziny na wyprowadzkę, albo złożę wniosek o eksmisję. Kinga wstała, stając naprzeciw niej. Jej twarz przybrała lodowaty wyraz. Mikołaj powiedział, że to i tak się skończy rozwodem. A ja zamierzam zostać. On mnie kocha, a ty, zbliżyła się do Magiedy, mówiąc cicho. Ty już jesteś przeszłością. Magda poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale starała się zachować spokój. To nie ty będziesz decydować, co stanie się z moim życiem. Wynoś się stąd, bo inaczej obiecuję ci, że pożałujesz. Obie stały przez chwilę naprzeciwko siebie, mierząc się wzrokiem. W końcu Kinga odwróciła się i wyszła z kuchni, zostawiając Magdę samą. Magda osunęła się na krzesło, czując, jak emocje w niej buzują. Wiedziała, że to jeszcze nie koniec, ale była gotowa na wszystko. Nie pozwoli, by ktokolwiek jej to odebrał. Magda wiedziała, że walka o mieszkanie będzie trudna, ale miała w sobie determinację, by wygrać. Następnego dnia wstała wcześniej, pełna energii i gotowa na kolejne kroki. Umówiła się z prawnikiem, by złożyć wniosek o eksmisję Kingi oraz zabezpieczenie swojego mieszkania. W międzyczasie skontaktowała się z firmą ochroniarską, by założyć dodatkowe zamki i system alarmowy. Czuła, że musi zabezpieczyć się na wypadek, gdyby sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Mikołaj próbował kilkakrotnie do niej dzwonić, ale nie odbierała. Wiedziała, że nie może teraz pozwolić sobie na chwilę słabości. Po południu, gdy wróciła do mieszkania, Kinga nie było. Magda skorzystała z okazji, by zmienić zamki i spakować jej rzeczy. Czuła, że to jej pierwsza wygrana, choć wiedziała, że Mikołaj nie zostawi tego tak łatwo. Gdy Kinga wróciła wieczorem, nie mogła dostać się do środka. Z wściekłością uderzała pięściami w drzwi, krzycząc, by ją wpuścić. Magda stała w korytarzu, słuchając tego wszystkiego z dziwną satysfakcją. Wynoś się stąd, Kinga! Wykrzyczała przez drzwi. Twoje rzeczy są na klatce. Masz tam klucze od hotelu. Masz 24 godziny na wyprowadzkę. Kinga przez chwilę milczała, po czym zaczęła wyzywać Magdę. Ale ona już tego nie słuchała. Czuła, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Wiedziała, że to dopiero początek, ale była gotowa na wszystko. Następnego dnia Magda obudziła się z dziwnym uczuciem ulgi. Wiedziała, że jej decyzja o eksmisji Kingi była trudna, ale konieczna. Czuła, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem, choć wiedziała, że walka jeszcze się nie skończyła. Wczesnym rankiem otrzymała telefon od prawnika Mikołaja, który poinformował ją, że chciałby się z nią spotkać. Była zaskoczona, ale zgodziła się na spotkanie. Wiedziała, że muszą ustalić zasady rozwodu i podziału majątku, choć mieszkanie należało wyłącznie do niej. Spotkali się w małej, eleganckiej kancelarii. Magda czuła, jak serce bije jej szybciej, kiedy wchodziła do gabinetu. Za biurkiem siedział adwokat Mikołaja, starszy mężczyzna o spokojnym wyrazie twarzy. Na widok Magiedy wstał i wyciągnął rękę na powitanie. Dzień dobry, pani Magdo. Nazywam się Adam, jestem pełnomocnikiem pana Mikołaja. Dziękuję, że zgodziła się pani na spotkanie, powiedział, wskazując jej krzesło naprzeciwko siebie. Magda usiadła, czując, że jej dłonie drżą. Nie wiedziała, czego się spodziewać po tej rozmowie, ale wiedziała jedno, nie zamierzała się poddać. Dzień dobry, odpowiedziała krótko, starając się zachować profesjonalny ton. Proszę mówić, co macie mi do przekazania. Adwokat skinął głową i otworzył teczkę leżącą przed nim.
Pani Magdo, rozumiem, że sytuacja jest dla pani bardzo trudna. Pan Mikołaj również nie spodziewał się, że tak to wszystko się potoczy. Chciałby jednak zaproponować ugodę, by uniknąć dalszych komplikacji. Magda uniosła brew, zastanawiając się, czego może chcieć Mikołaj po tym, co jej zrobił. Jaką ugodę? Zapytała ostrożnie. Adwokat spojrzał na nią poważnie. Pan Mikołaj jest gotów zgodzić się na rozwód bez orzekania o winie, pod warunkiem, że zgodzi się pani na wspólne zamieszkiwanie w tym samym mieszkaniu do czasu zakończenia sprawy rozwodowej. Magda poczuła, jak krew napływa jej do głowy. To był jakiś absurd. Czy pan sobie żartuje? Zapytała, a jej głos był ostry jak nóż. Mam mieszkać z mężczyzną, który mnie zdradził, i jego kochanką? Nigdy. Adwokat podniósł ręce w geście uspokajającym. Proszę się nie denerwować, pani Magdo. To tylko propozycja. Pan Mikołaj również rozważa wynajem innego mieszkania, ale potrzebuje na to czasu. Magda poczuła, jak gniew narasta w jej piersiach. Wynajem innego mieszkania? Przecież on ma gdzie mieszkać. To ja musiałam się wyprowadzić z własnego domu, a teraz on mówi, że potrzebuje czasu? Jej głos zadrżał z emocji. Adwokat westchnął, wyraźnie czując, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Rozumiem, że jest pani w trudnej sytuacji, ale proszę pamiętać, że mamy tu do czynienia z dwiema stronami konfliktu. Pan Mikołaj chce znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron. Magda zaśmiała się gorzko. Korzystne dla obu stron? Proszę mi wybaczyć, ale to, co pan proponuje, to jakiś żart. Chcę, żeby ta kobieta zniknęła z mojego mieszkania, a Mikołaj może zamieszkać, gdzie chce. I radzę mu, żeby zrobił to jak najszybciej. Adwokat patrzył na nią przez chwilę, po czym skinął głową. Rozumiem, pani Magdo. W takim razie prześlę pani pisemne warunki ugody, a pani może je przeanalizować ze swoim prawnikiem. Magda wstała, czując, że jej serce bije mocno. Proszę bardzo, ale nie zamierzam się na to zgodzić. Powiem panu jedno, nie zamierzam dzielić swojego życia z kimś, kto mnie zdradził. Mikołaj musi się wynieść, i to szybko. Wychodząc z kancelarii, czuła, że jej nogi są jak z waty. Wiedziała, że to dopiero początek trudnej walki, ale była gotowa na wszystko. Nie pozwoli, by ktoś inny decydował o jej życiu. Tego samego wieczoru Magda, siedząc w mieszkaniu Ewy, czuła się kompletnie wyczerpana. Przyjaciółka siedziała obok niej, słuchając uważnie opowieści o spotkaniu z adwokatem Mikołaja. Nie mogę uwierzyć, że oni naprawdę myślą, że się na to zgodzisz, powiedziała Ewa, kręcąc głową z niedowierzaniem. To jest absurd. Magda przytaknęła, ale nie miała siły na kolejne dyskusje. Czuła, że całe jej życie jest jednym wielkim chaosem. Wszystko, w co wierzyła, rozpadło się na kawałki, a ona nie wiedziała, jak je pozbierać. Nagle telefon Magdy zadzwonił. Spojrzała na wyświetlacz, nieznany numer. Wzięła głęboki oddech i odebrała. Halo? Powiedziała cicho. Magda? To ja, Adam, usłyszała znajomy głos. To był jej stary znajomy z pracy, którego nie widziała od kilku lat. Słyszałem, że masz kłopoty. Czy możemy się spotkać? Magda była zaskoczona. Nie miała pojęcia, skąd Adam wiedział o jej sytuacji, ale zgodziła się na spotkanie. Po kilkunastu minutach siedzieli już w pobliskiej kawiarni. Adam, wysoki, szczupły mężczyzna o serdecznym uśmiechu, patrzył na nią z troską. Co się stało? Zapytał, gdy tylko usiedli. Słyszałem, że Mikołaj sprawia ci problemy. Magda poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Opowiedziała mu o wszystkim, o zdradzie, kindze, a także o absurdalnej propozycji ugody. Adam słuchał w milczeniu, a potem pokiwał głową. Wiesz, Magda, ja też przez to przeszedłem, powiedział cicho. Moja była żona zdradzała mnie przez rok, zanim się dowiedziałem. To było piekło, ale przetrwałem. Chcę ci pomóc, jeśli tylko mogę. Magda spojrzała na niego z wdzięcznością. Nie spodziewała się takiego wsparcia, zwłaszcza od kogoś, kogo znała z przeszłości. Naprawdę? Zapytała, czując, jak jej serce bije szybciej. Jak chcesz mi pomóc? Adam uśmiechnął się łagodnie. Mam kilku znajomych prawników, którzy specjalizują się w sprawach rozwodowych i eksmisjach.
Mogę ich polecić, a także pomóc ci w zebraniu dowodów na niewierność Mikołaja. Jeśli będziesz chciała, mogę nawet porozmawiać z Mikołajem. Może posłucha kogoś z zewnątrz. Magda poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Nie spodziewała się, że ktoś zaoferuje jej taką pomoc. Poczuła, jak nadzieja, która już prawie wygasła, zaczyna się na nowo budzić. Adam, nie wiem, co powiedzieć, zaczęła, ale on pokręcił głową. Nie musisz nic mówić. Po prostu wiem, jak to jest, kiedy świat ci się wali na głowę. I wiem, jak ważne jest, żeby mieć wtedy kogoś, kto cię wesprze. Będziemy walczyć o twoje prawa, Magda. Nie pozwól, żeby ktokolwiek cię zastraszył. Magda poczuła, jak jej serce zaczyna bić mocniej. Wzięła głęboki oddech i spojrzała na Adama z nową determinacją. Dobrze. Spróbujmy. Nie pozwolę, żeby ktoś tak po prostu zniszczył moje życie. Adam skinął głową, uśmiechając się z aprobatą. Właśnie tak. A teraz chodź, zjedzmy coś. Musisz nabrać sił. Przed nami długa walka, ale jestem pewien, że wygramy. Kolejne dni były pełne napięcia. Magda starała się skupić na swojej pracy, ale myśli ciągle krążyły wokół rozwodu i sytuacji z Kingą. Adam był dla niej ogromnym wsparciem. Pomagał jej zrozumieć zawiłości prawne, organizował spotkania z prawnikami, a także starał się podnosić ją na duchu. Jednego dnia, kiedy siedzieli razem w biurze Adama, zaproponował coś, co zaskoczyło Magdę. Magda, powinnaś spróbować zagrać na jego emocjach, powiedział, patrząc na nią uważnie. Mikołaj to typ człowieka, który zawsze chce mieć kontrolę. Jeśli pokażesz, że się boisz albo że cię to wszystko przeraża, on tylko to wykorzysta. Magda zmarszczyła brwi, zastanawiając się nad tym, co powiedział. Ale jak mam to zrobić? Zapytała, niepewna, czy rozumie jego intencje. Adam uśmiechnął się lekko. Musisz pokazać mu, że jesteś silna i że masz swoje życie pod kontrolą. Musisz zagrać na jego poczuciu własnej wartości. Niech poczuje, że to ty trzymasz karty, a on jest tylko pionkiem w tej grze. Magda przemyślała to przez chwilę. Była zdeterminowana, by odzyskać swoje życie i nie pozwolić, by Mikołaj i Kinga zrujnowali jej przyszłość. Wiedziała, że musi być sprytna i że nie może pozwolić sobie na słabość. Dobrze, spróbujmy, powiedziała w końcu, czując, jak w sercu rodzi się nowa siła. Tego samego wieczoru wróciła do mieszkania, gotowa na konfrontację. Kinga była w salonie, oglądając telewizję, a Mikołaj siedział obok niej, jakby czekał na jej reakcję. Witaj, Mikołaj, powiedziała chłodno, wchodząc do salonu. Chciałam tylko powiedzieć, że od dzisiaj będę tu mieszkać. To moje mieszkanie, a ty masz 24 godziny na wyprowadzkę. Mikołaj spojrzał na nią zszokowany, a Kinga wybuchnęła śmiechem. Serio, Magda? Myślisz, że możesz tak po prostu nas wyrzucić? Zapytała drwiąco. Magda uśmiechnęła się lodowato. Tak, Kinga. Właśnie tak. Mam już złożony wniosek o eksmisję, a ty nie masz tu żadnych praw. Mikołaj także. Więc albo wyniesiecie się sami, albo zrobi to za was policja. Kinga spojrzała na nią z niedowierzaniem, ale widząc jej pewność siebie, coś w jej wyrazie twarzy się zmieniło. Mikołaj natomiast wstał i zaczął podchodzić do Magiedy. Magda, porozmawiajmy na spokojnie. Nie musisz być taka bezwzględna. Przecież możemy się jakoś dogadać, powiedział, ale w jego głosie słychać było nutę desperacji. Nie ma mowy, odparła stanowczo. Zdradziłeś mnie, wprowadziłeś do mojego domu obcą kobietę i teraz chcesz się dogadać. To już za późno, Mikołaj. Za późno na jakiekolwiek rozmowy. Mikołaj przez chwilę stał w milczeniu, po czym odwrócił się i wyszedł z mieszkania, trzaskając drzwiami. Kinga spojrzała na Magdę z nienawiścią, ale nie powiedziała ani słowa. Magda poczuła, że odniosła małe zwycięstwo. Wiedziała, że to jeszcze nie koniec, ale czuła, że ma nad nimi przewagę. Nie zamierzała się poddać. Minęło kilka dni od ostrej konfrontacji w mieszkaniu. Magda czuła, że jej stanowcza postawa sprawiła, że Mikołaj i Kinga stali się ostrożniejsi. Mikołaj próbował jeszcze kilkakrotnie z nią rozmawiać, ale za każdym razem odpowiadała mu zimnym milczeniem. Nie zamierzała dać się zmanipulować ani sprowokować do kłótni. Wiedziała, że to kluczowy moment,
które zadecyduje o dalszym przebiegu sprawy. Adam okazał się nieocenionym wsparciem. Pomagał jej nie tylko jako doradca, ale również jako przyjaciel, który zrozumiał jej sytuację jak nikt inny. Dzięki jego wsparciu Magda zebrała siły, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Pewnego wieczoru, gdy wróciła do mieszkania Ewy, czekała na nią wiadomość od Adama. Spotkał się z jednym z prawników Mikołaja, który próbował przekonać go do mediacji. Adam, z doświadczeniem, które zdobył w podobnych sytuacjach, wyczuł, że to desperacka próba. Mikołaj nie radził sobie z tym, że traci kontrolę. Magda, musimy przemyśleć nasz plan działania, powiedział Adam podczas rozmowy telefonicznej. Wygląda na to, że Mikołaj zaczyna się bać. Widzi, że nie masz zamiaru się poddać i to go przeraża. Ale musimy być ostrożni. Jeśli poczuje się zbyt przyciśnięty do muru, może zrobić coś nieprzewidywalnego. Co masz na myśli? Zapytała Magda, wpatrując się w ekran telefonu. Może próbować zmusić cię do podpisania jakiejś umowy, albo zastraszyć cię w inny sposób. Musimy być przygotowani na wszystko. Myślę, że najlepszą strategią będzie pozostanie stanowczą, ale nie wchodzić z nim w otwartą konfrontację. Pozwólmy mu myśleć, że ma jakieś szanse, a jednocześnie szykujmy się na końcowe uderzenie. Magda zastanawiała się przez chwilę nad słowami Adama. To, co mówił, miało sens. Wiedziała, że Mikołaj jest zdolny do wielu rzeczy, byle tylko odzyskać kontrolę. Nie mogła sobie pozwolić na popełnienie błędu. Dobrze, Adam. Zrobimy tak, jak mówisz, odpowiedziała w końcu, czując, że po raz pierwszy od dawna ma jasny plan. Następnego dnia Magda postanowiła wrócić do swojego mieszkania, choć wiedziała, że spotkanie z Kingą i Mikołajem może być trudne. Weszła do środka, czując, jak serce bije jej szybciej. W salonie panowała cisza. Wyglądało na to, że nikogo nie ma. Weszła do kuchni, gdzie na stole leżał list. Rozpoznała charakter pisma Mikołaja. Magda, nie chciałem, żeby to wszystko tak się potoczyło. Proszę, spotkajmy się i porozmawiajmy. Wiem, że popełniłem wiele błędów, ale chciałbym jakoś to naprawić. Daj mi szansę, żeby wszystko wyjaśnić. Magda odłożyła list z drżeniem rąk. Nie wiedziała, co o tym myśleć. Z jednej strony czuła, że to kolejna próba manipulacji, z drugiej miała nadzieję, że może jednak Mikołaj zrozumiał swój błąd. Postanowiła jednak trzymać się planu. Skontaktowała się z Adamem i poinformowała go o liście. Magda, musisz być bardzo ostrożna. Może to być pułapka. Jeśli chcesz się z nim spotkać, musisz mieć kogoś ze sobą, albo chociaż nagrać całą rozmowę, doradził Adam, a jego głos był poważny. Pamiętaj, że w tej grze nie ma miejsca na litość. Magda skinęła głową, choć wiedziała, że Adam tego nie widzi. Miał rację. Nie mogła sobie pozwolić na żadne słabości. Umówiła się z Mikołajem na spotkanie w kawiarni, w której wcześniej widziała się z Adamem. To było neutralne terytorium, a ona czuła, że musi mieć kontrolę nad sytuacją. Kiedy dotarła na miejsce, zobaczyła Mikołaja siedzącego przy jednym z bocznych stolików. Wyglądał na zmęczonego i przygnębionego, jakby ostatnie wydarzenia odcisnęły na nim swoje piętno. Usiadła naprzeciwko niego, a on uniósł wzrok, jakby nie do końca wierzył, że przyszła. Dziękuję, że przyszłaś, powiedział cicho, patrząc na nią z mieszaniną smutku i nadziei. Powiedz, o co ci chodzi, Mikołaj, odpowiedziała, starając się, by jej głos był neutralny. Nie mam zamiaru ciągnąć tej rozmowy, jeśli chcesz mnie tylko przekonać, żebym wróciła. Mikołaj westchnął ciężko, jakby przygotowywał się do trudnej rozmowy. Magda, wiem, że zrobiłem ci straszne rzeczy. Zdradziłem cię, skrzywdziłem, a teraz płacę za to cenę. Jego głos był łamiący się, a w oczach błyszczały łzy. Ale ta sytuacja z Kingą to nie tak miało wyglądać. Ona zatrzymał się, szukając właściwych słów. Kinga nie była dla mnie ważna. Po prostu pogubiłem się. Magda poczuła, że wzbiera w niej gniew, ale starała się zachować spokój. Pogubiłeś się? Powtórzyła z ironią. I co? Myślisz, że to cokolwiek zmienia? Myślisz, że to wszystko można naprawić jednym słowem? Zdradziłeś mnie, a potem pozwoliłeś jej mieszkać w naszym domu, w moich rzeczach. Mikołaj spuścił głowę, jakby nie miał siły patrzeć jej w oczy. Wiem.
i naprawdę żałuję. Ale chciałem cię tylko prosić, żebyś przemyślała ten rozwód. Nie chcę tego. Chcę spróbować naprawić nasz związek. Magda poczuła, jak w jej sercu wzbiera lodowaty chłód. To już nie jest możliwe, Mikołaj. Nie po tym, co zrobiłeś. Złożyłam pozew o rozwód i nie zamierzam tego zmieniać. Masz dwa wyjścia, albo zgodzisz się na rozwód i opuścisz moje mieszkanie, albo będziemy walczyć w sądzie. Mikołaj milczał przez chwilę, a potem podniósł wzrok, patrząc na nią z determinacją, której nie widziała wcześniej. Jeśli tego chcesz, to będziemy walczyć. Ale nie pozwolę, żebyś tak po prostu mnie wyrzuciła. To też mój dom. Magda poczuła, że serce bije jej mocniej. Wiedziała, że właśnie zaczyna się najtrudniejsza część tej walki. Magda wróciła do mieszkania Ewy, czując, jakby coś ciężkiego spadło jej na serce. Wiedziała, że Mikołaj nie podda się bez walki, ale jego determinacja, by walczyć o mieszkanie, które należało do niej, wywoływała w niej gniew i frustrację. Ewa czekała na nią z kubkiem gorącej herbaty i uśmiechem, który miał dodać jej otuchy. Jak poszło? Zapytała, siadając obok niej na kanapie. Magda westchnęła ciężko, opadając na poduszki. Nie ustąpi. Chcę walczyć. Nie wiem, co robić, Ewa. To mieszkanie jest moje, a on twierdzi, że ma do niego jakieś prawa. Zacisnęła dłonie na kubku, czując, jak frustracja narasta w jej wnętrzu. Ewa pokiwała głową. Magda, musisz być silna. On próbuje cię zastraszyć, ale nie pozwól mu na to. Masz swoje prawa i Adam ci pomoże. Nie jesteś sama w tym wszystkim. Magda wiedziała, że Ewa ma rację, ale mimo to czuła się przytłoczona całą sytuacją. Wiedziała, że walka będzie długa i wyczerpująca, a ona musiała zachować siły na każdy etap tej batalii. Kolejne dni były pełne napięcia. Mikołaj próbował ponownie wprowadzić się do mieszkania, ale Magda była na to przygotowana. Dzięki Adamowi miała złożony wniosek o zakaz zbliżania się do mieszkania, co sprawiło, że Mikołaj musiał trzymać się na odległość. Kinga, mimo początkowej determinacji, wykofała się z mieszkania, co było małym zwycięstwem Magiedy. Jednak Mikołaj nie dawał za wygraną. Próbował kontaktować się z nią przez znajomych, a nawet odwiedził jej rodziców, próbując ich przekonać, że Magda popełnia błąd, niszcząc ich małżeństwo. Magda była wściekła, gdy dowiedziała się, że próbował manipulować jej bliskimi. Wiedziała, że musi działać szybko, zanim Mikołaj zdoła wyrządzić więcej szkód. W tym czasie Adam pracował nad zbieraniem dowodów niewierności Mikołaja. Pomógł Magdzie zdobyć nagrania z rozmów telefonicznych, które wyraźnie pokazywały, że Mikołaj i Kinga planowali wspólną przyszłość jeszcze przed jej powrotem z delegacji. To było coś, co mogło przesądzić o wyniku sprawy rozwodowej. Magda, mamy solidne dowody na jego niewierność. Teraz musimy to dobrze rozegrać w sądzie. Mikołaj nie będzie miał szans, jeśli przedstawimy te materiały, powiedział Adam pewnego wieczoru, kiedy siedzieli razem w jego biurze, analizując dowody. Magda skinęła głową, czując, jak napięcie rośnie. Wiedziała, że ma szansę wygrać, ale bała się, co jeszcze może zrobić Mikołaj, zanim sprawa się zakończy. Co z Kingą? Zapytała, patrząc na Adama z niepokojem. Czy ona również nie będzie próbowała czegoś zrobić? Adam uśmiechnął się lekko. Kinga raczej nie chce angażować się w otwarty konflikt. Wygląda na to, że nie jest gotowa na taką walkę. Myślę, że jej zależy tylko na pieniądzach Mikołaja, a nie na nim samym. Magda westchnęła z ulgą. Wiedziała, że jeśli Kinga wycofa się z tej walki, będzie jej łatwiej. Ale musiała być czujna. Nie mogła pozwolić sobie na żadne potknięcia. Nadszedł dzień rozprawy rozwodowej. Magda czuła, jak serce bije jej mocno, kiedy wchodziła do sali sądowej. Mikołaj siedział naprzeciwko niej, ubrany w elegancki garnitur, wyglądający na pewnego siebie. Ale Magda wiedziała, że to tylko maska. Dzięki Adamowi miała solidne dowody, które mogły zrujnować jego wizerunek. Rozprawa zaczęła się od przesłuchania świadków. Magda była przygotowana na każdą możliwość, ale kiedy adwokat Mikołaja zaczął zadawać jej pytania, poczuła, że nogi miękną jej ze zdenerwowania. Pani Magdo, czy to prawda, że zamknęła pani pana Mikołaja na klatce schodowej, wyrzucając go z mieszkania, które było waszym wspólnym domem? Zapytał adwokat, a w jego głosie słychać było nutę oskarżenia.
Magda wzięła głęboki oddech, starając się zachować spokój. Nie. To moje mieszkanie, należało do mnie jeszcze przed ślubem. Mikołaj próbował wprowadzić się tam z kochanką, bez mojej zgody. Nie miał prawa tam być. Adwokat uśmiechnął się lekko, jakby czekał na tę odpowiedź. Czy to prawda, że złożyła pani wniosek o eksmisję tej kobiety, mimo że nie było żadnych dowodów na jej obecność w mieszkaniu? Magda poczuła, jak jej serce bije mocniej. Złożyłam wniosek o eksmisję, ponieważ ta kobieta mieszkała w moim mieszkaniu bez mojej zgody i używała moich rzeczy. Mam na to świadków i dowody. Adwokat zmarszczył brwi, jakby nie spodziewał się takiej odpowiedzi. Zwrócił się do Mikołaja, który siedział cicho, patrząc na Magdę z mieszaniną złości i rozpaczy. Kiedy nadeszła kolej Adama, by przedstawić dowody, w sali zapadła cisza. Przedstawił nagrania rozmów telefonicznych, które wyraźnie pokazywały, że Mikołaj planował rozwód jeszcze przed powrotem Magiedy z delegacji. Dowody były niepodważalne. Panie Mikołaju, proszę nam wyjaśnić, dlaczego planował pan wspólne życie z inną kobietą, kiedy pańska żona była na delegacji? Zapytał Adam, patrząc na Mikołaja uważnie. Mikołaj spuścił głowę, nie mając żadnej sensownej odpowiedzi. Jego adwokat próbował jeszcze bronić go, mówiąc, że były to tylko rozmowy bez zobowiązań, ale sędzia nie dał się przekonać. Po długiej i wyczerpującej rozprawie sędzia wydał wyrok. Magda miała prawo do swojego mieszkania, a Mikołaj został zobowiązany do opuszczenia go natychmiast. Rozwód został orzeczony z winy Mikołaja, a jego działania uznano za rażące naruszenie zasad współżycia małżeńskiego. Magda poczuła, jak ogromny ciężar spada z jej serca. Wyszła z sali sądowej z podniesioną głową, czując, że wreszcie odzyskała swoje życie. Adam czekał na nią na korytarzu, uśmiechając się szeroko. Udało się, Magda. Wygrałaś. Powiedział, przytulając ją mocno. Magda poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale tym razem były to łzy ulgi i radości. Wiedziała, że ta walka była trudna, ale dzięki wsparciu przyjaciół udało się jej przez to przejść. Dziękuję, Adamie. Nie dałabym rady bez ciebie, powiedziała cicho, patrząc na niego z wdzięcznością. Nie musisz dzękować. Wiedziałem, że masz w sobie siłę, żeby to wygrać. A teraz, co zamierzasz zrobić dalej? Magda uśmiechnęła się lekko, czując, jak w jej sercu rodzi się nowa nadzieja. Zamierzam zacząć wszystko od nowa. Bez Mikołaja, bez kłamstw i zdrad. Zasługuję na nowe życie i na szczęście, które sama sobie zbuduję. Adam skinął głową, uśmiechając się szeroko. I na pewno ci się to uda. Jesteś silniejsza, niż myślisz, Magda. A ja zawsze będę po twojej stronie, jeśli będziesz mnie potrzebować. Magda poczuła, jak jej serce wypełnia się wdzięcznością i nadzieją. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale czuła, że jest gotowa na wszystko. Odzyskała swoje życie i była gotowa na nowy początek.